Uczniowie z naszego regionu rozpoczęli wakacje. Dziś w szkołach dzwonek zabrzmiał po raz ostatni. Uczniowie odebrali od swoich wychowawców świadectwa promocji do następnych klas. Tym najlepszym dyrekcja szkoły wręczyła nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce. Ten rok był rokiem sukcesu, o czym świadczą liczne wyróżnienia oraz świadectwa z pasji. Nie brakowało również osiągnięć tych sportowych, tak jak tu w Limanowskiej Trójce. Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej tradycyjnie pożegnali rok szkolny. Przygotowali również krótkie przedstawienie. Teraz już nie muszą się martwić kartkówkami, sprawdzianami. Przed nimi 2 miesiące wakacyjnej laby. Mimo że cieszą się z wakacji, to niektórzy z nich będą tęsknić za szkołą. Miłosz, jak spędzisz wakacje? Ja pojadę na wakacje do Sławca. Co tam będziesz robił? Spędzał czas z rodziną. A powiedz, nie będziesz tęsknił za szkołą? Trochę. Najbardziej poza szkołą będzie mi brakowała koleżanek, a będzie mi brakowało także szkoły, bo w tej szkole zawsze było życie. A no teraz jak wyjadę na tą Chorwację, to będę tęskniła naprawdę za tą szkołą, bo tu zawsze się dobrze uczyło z tą moją nauczycielką, panią Grosicką, siostrą Buryło. Będzie ci szkoły brakowało? Trochę tak, trochę nie. Będzie najbardziej brakowało kolegów, bo to się tak się na ulicy to najczęściej będzie się spotykało, a tak, żeby porozmawiać, to nie będzie coś za bardzo czasu. Większość uczniów wakacje spędzi w domu. Będą również i tacy, którzy w nagrodę za dobre wyniki w nauce wyjadą na zagraniczne wakacje. Ja będę spędzała wakacje z rodziną na Chorwacji. Będę jeździć do babci, do kuzynów i chodzić na basen. Ja pojadę do Krakowa, do wujków. No i będę tam spędzać czas ze swoją rodziną. Ale nie tylko tęsknić będą uczniowie, również nauczycielom popłynęła łza. Jednak odpoczynek wszystkim jest potrzebny, żeby ze zdwojoną siłą we wrześniu wrócić do szkół. Jak ci się uczyło tutaj przez 3 lata? Bardzo fajnie. Po prostu to były najlepsze 3 lata, jakie można było by tu mieć. A powiedz, momentami było ciężko dla ciebie? Nie. Nawet nie tak trudno, ale no nieraz się trochę nie wyrabiałem. A powiedz, czego ci będzie brakowało przez wakacje? No właśnie, będzie mi brakowało pani Grosickiej, pani od angielskiego i w ogóle całej szkoły, bo mam tu wiele przyjaciół, naprawdę. Ja rzeczywiście przez wiele lat uczyłam i jakoś chyba mam taki dar, bo to jest wielkie wyróżnienie umieć uczyć dzieci sprawne inaczej, stworzyć im w tej szkole takie dobre warunki, żeby dobrze się czuły rodzice, żeby ze sobą współpracowali. Mnie się to w tych 3 latach chyba udało. Józef Budacz, TV28.